że to, że niby królik się ceni. Przecież królików, panie, pójdę na pole, biorę dwa króliki, za tydzień mam ich 12. Za dwa tygodnie mam ich 28. I prosta kasa, nie? Zające, króliki, jeden pies. Działają dwa Ironic Sparki na różnych postaciach? Nie. Dopiero w 9.15 będą działać. Ale muszą wtedy dostać nerfa. Bo jakbyś... Wyobraźcie sobie, że... Że wstawiacie sobie trzy Ionic Sparki i ktoś rzuca ultę, dostaje 600 true damage'u. GG, broski. O, ja jebie. O, ja jebio. No dalej. Dajecie mi w następnym sklepie trzy Gareny? Trzy Gareny Fiora, Lucian! No, nie jestem w stanie wszystkiego wtedy kupić. Kaczek też jest cholera, też są drogie, bo niełatwe do zrobienia. Widziałeś mojego screena z Discordu? Nie widziałem. Później sprawdzę. Możesz zrobić jaką część zysków z G2 jest z... Zysków G2 jest z G2 Shopu? Nie no, nie mogę takich rzeczy mówić. O, tu gold wpadł. Co? A czemu mi gold wpadł? Ja chciałem przedmiot. Lipa, panie, lipa! Zaraz odpowiem na pytanka kolejne. I co się dzieje? Gówno się dzieje. Nie ma Nobla. Nie ma Nobla, nie ma Sparka. Wszystko do dupy. Dlaczego nie jesteś w zakładce streamerów na stronie G2? Bo zapewne jestem w zakładce Progracz. No jedziesz mordę z tym ultem, no przecież 2 lata czeka się na to. Jasny gwint, mordę. W mordę, mordę, no przecież jedziesz po nie. Grasz na EW, tak? Elementali się cały czas są grywalni, mimo że golem tylko ma 2200, a nie 3000, ani 2,5, tak jak poprzednio. O, jest Bobelek, Nobelek. No to pomaga trochę. To trochę pomaga. Nie ukrywam, że to trochę pomaga. Co mam tu zrobić? Nic. Po co mi Twisted Fate? Przydałby się upgrade na Kasadynie i Julce, ale na razie nie ma, to nie ma. Nie opłacało się bardziej kolejny Vayne wstawić, żeby stakować się z pasywką? Ale Vayne jest tak do pizdy, że to się w głowie nie mieści. A ty czemu budujesz dokładnie to samo co ja? Jeszcze uniknęła całego ulta. O Jezu. O Jezu. Nie no, Julka jest tragiczna.
Same pary. Same pory, proszę pana. Lipton. Lipton! Wszystko przegrane. Ven jest dobra dopiero w lejcie, bo jest skill bije procentowy damage maksymalnego przeciwnika. No, tylko że niestety generalnie Ven jest do pizdy, więc nie opłaca się ją grać. Przepraszam. Do waginy. Jak miałbyś wybrać jedną grę, w którą miałbyś grać, to TFT czy HS? No, oczywiście też TFT. Pu pu pa 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 pi pu pa pa pa. Ani mi się waż tego elementalista brać. No. No! Dobra, damage tu mamy. To nie jest problem. Spark z Silencem tak średnio razem działa. O kurwa, ale Atrox tam wjechał. I czemu te beczki? Ale to jest... O, przepraszam bardzo, co te beczki? Aha, to nie były moje beczki. Wszystko jasne. Wszystko jasne, wszystko jasne, nie ma tragedii. Beczki nie były moje, proszę się ogarnąć, Lothar. Proszę się ogarnąć, Lothar. Hardson traci na popularności, bo jest do pizdy. Przepraszam, do waginy. No i co my tym robimy? Fiora tako. No bez tragedii. Drugi Shen. A, ale ten Atrox sam. No niestety. Atrox nie wydoił. Atrox nie wydoił. Ho, co tu się dzieje tej? Kogoś chyba pogwizdziło. Co ja mam tu zrobić? Gdzie tego hasza dać? Na Troxie? Dobra, poczekamy chwilę tutaj z tym. Tylko żeby 5 golda nie wjechało. Znając, że ci pewnie wiedzie. I tyle będzie z tego dobrego. Brbap! Takie małe brbap, bo... Atrox jest mały. No dobra, jest chociaż przedmiot. Jest chociaż przedmiot. Dość dobry, nie masz taki wesoły, zadowolony, wygrana pykła? Pyknęła! Proszę tutaj pod prawdą polszczyzną mówić. To nie tak, że możesz sobie wejść i wziąć wszystko. Wszystko można brać. Blizzard... Kurde, za dużo. Czekajcie, ja muszę się ogarnąć. Moment, bo ja tutaj misnąłem tyle pytań.
Jeśli chodzi o Hearthstone'a, to po prostu Blizzard ma w dupie Hearthstone'a i to tyle. I to tyle. Wiecie? Dobra, dajemy tak. Pentakill! I co robimy? Co robimy z tym haszem? Czemu ja to skombinowałem w sumie? Nikt nie wie. Na razie tak o. Dostał. Przydałoby się nie mieć dwóch ninży na stole. To by się na pewno przydało. Ten Kennen tam niekoniecznie jest potrzebny. Ale potrzebujemy Blade Masterów jak na... Ale żeśmy tu wjechali jak w Maseło. Jak w Maseło będzie. Dobra, idziemy. Przypadkiem Hearthstone nie zarabia dla nich najgrubszy hajs obok WoWa, oczywiście pomijając gry Activision jak kosy, w sensie kody. Na pewno zarabia najwięcej, ale generalnie... Co ja chciałem powiedzieć? Zapomniałem, co chciałem. BRBAP! Ale Blizzard ma w dupie... Słuchajcie... Było tak. Ja zacząłem grać w Hearthstone w 2013. Ja jebie, to było 6 lat temu. 6 lat temu zacząłem grać w Hearthstone'a. O, to jest ciekawszy League Master. I co? I gówno. 2013? Dobrze, w 2013 zacząłem grać w Hearthstone'a, czyli 6 lat temu. I pierwszy co, słuchajcie, po 3 dniach odkąd dostałem beta key, grałem już w pierwszym swoim turnieju. Po 3 dniach! Po 3! Czyli potrzeba była bardzo duża, żeby grać tam w turniejach, w tę grę. A Blizzard do... Ty, co ja taki wpierdol tu dostałem? Bo nie ogarnąłem. Co to się stało? I Blizzard do dzisiaj nie wprowadził trybu turniejowego. A jak obiecał, powiedział, tak, pracujemy nad trybem turniejowym. To co? To psi odchód. Wyszło jak zwykle. Czy mamy jeszcze jedną Morganę tam gdzieś? Jest, nie? Jest. Pancerz by się przydał jeszcze. Se odwołali tryb turniejowy, bo przecież na kiego im to, nie? I nie, no ja mam naprawdę dosyć Blizzarda. Do dupy jest to wszystko tam. Nic nie dbają o te gry. Balans to jest jakiś żart. Jedyne co potrafią zrobić w tej grze to tylko wydać nowe karty i to jeszcze bez jakichś super mechanik nowych. Ta gra się nic nie zmieniła. Hearthstone od wydania w 2013 roku. Nic się nie zmienił, on jest cały czas taki sam. Ale autentycznie, jest non-stop ta gra taka sama. Co, jak ja mam się w ogóle ustawić? Chyba tak. Tak o. Julka przyjmuje na twarz tutaj strzała? No chyba tak. Może by było elementalista trzeba? Zamiast Morgany? Trzeba było tak zrobić. BRBAP! Oj. A, teraz został teraz. BRBAP! Ale jeszcze zadał damage. Dobry atroksik. Tylko szkoda, że to została Tristana a nie, w sumie to jest jednym przedmiotem. Ale nie starczyło.
Nie starczyło. Nowe miejsce? Tak. Witajcie w mojej gralni, gdzie mam teściów za ścianą. Weszła żona, popatrzyła na mnie dziwnym wzrokiem. Pomyślała sobie, ciekawe czy je i pije. No mam, szklankę z wodą, tak. Kocham cię. Piękny golem. Dawaj, dajesz, brbap! Brbap! Oj, spalili mu monę! Niedobrze. Brbap! Uuu! Morgana wjeżdża na włości. I to mi się podobie! I to mi się podobie. Tego gnoja już możemy zwolnić z posady. Przydałbyś jakiś lepszy Yasuo zamiast tej Julki. Przecież ta Julka to jest taka tragedia, to ja nie wiem co to robi w ogóle. Tylko po tego Blade Mastera. Tryb Wilder rankingowy to fajna sprawa była. Problem był próg wejścia dla osób, co nie chcą wydać mnóstwo kasy. No ale przecież, panie, tryb rankingowy to już był w becie. Po dwóch miesiącach, czy nawet po miesiącu. A co jeszcze? Wild to musiał wjechać, jak było już za dużo kart. No nie no. A nie potrzebuje drugiego Silence'a. A czemu ja tej Lissandry nie kupię? Bo jestem Burok. Jestem Burok. Dobra, tu idziemy tak. A manę? Amany co? Amany gówno. Nie, no, chyba tu, nie? Żeby się odpaliła jak najszybciej. Jak się stało, że mam suba, nic nie kupowałem, nie przynajmniej sobie, żebym dostał od kogoś? Bardzo możliwe, że ode mnie. Nie musisz dziękować. Nie musisz dziękować. Po prostu oglądaj stream. Wiesz, jak ja jestem wspaniałomyślny? A mógł zabić! Dalej, dawaj. Brbap, dalej. Czy to prawda, że ty odpowiadasz za buffy i nerfy w tej grze? No wiadomo, Redrun. Nie, a tak na poważnie... Tak na poważnie, to mam trochę wpływ na to. Bo... I to mówię, to jest taki humble brag trochę, nie? Nie, ale poważnie, mam... I to się bardzo cieszę, bo to jest na przykład różnica pomiędzy Blizzardem, Epiciem, a Riotem, że autentycznie im zależy. Autentycznie im zależy, i czuć, że chcą pracować z proplayerami i nad tym, żeby ta gra była zbalansowana. Więc mamy specjalny Discord zrobiony, tam jest może, nie wiem, z 20 proplayerów, czy tam dużych streamerów. I rozmawiamy o balansie gry. Rozmawiamy tam o balansie gry i jest dużo rzeczy branych pod uwagę, naprawdę. Jest wiele rzeczy branych pod uwagę, w jaki sposób jest zbalansowana ta gra, słuchając naszych potrzeb, czy naszych... czy naszych idei. A gdzie ten brbap? No nie ma brbap. No dajesz tego brbap! Jo, jebio. No i spalona mana. No nie da się grać z demonami, no po prostu się nie da grać. A to jest jedna rzecz, którą trzeba zmienić w tej grze, to na bank. Czy ja potrzebuję w ogóle Blade Masterów tutaj? 56 HP mam. Ile Sorcererów? Jeden tylko. Musiał mieć dwóch Sorcererów, żeby zrobić coś, jakąś dużą różnicę. To może niekoniecznie.
może niekoniecznie. Zrobimy tak, o. Zrobimy tak, o. Żeby zawsze golem się spawnował albo tu, albo tu, albo tu, albo tu. W czterech miejscach się może golem spawnować. Tylko tu. Naokoło Elisandry. Na kiego tu? Nie słuchajcie mnie, okej? Okay? Ja w tą grę tylko gram. Brbap! Gdzie? Gdzie damage? Brbap! Gdzie damage? Co to za gra jest? Dwa razy zrobił brbap i nic się nie stało, a ten ma 2 HP. Dramat. Aatrox, jesteś idiotą. Disarm na kartusie i strzyw na... Jak to się nazywało? Ta owca? Kindred. Co mam za przymiot w ogóle? Ja nic nie pamiętam. Okej. Tak, o. Z kim będziesz komentował WC Forta? Widziałem, że Nero będzie. Nero, Tajowski, Evron i Yo. Chcesz klipa? Nie, nie, on po prostu nie trafił, głupi jest. Potrzeba emotki brbap? Ale jaką emotkę zrobić tak, żeby to wyglądało ładnie? Takie brbap. Żeby było. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Przydałaby się Lulu. O Jezu, nie. O Jezu, ten golem będzie tu. Patrzcie, jak się ten golem spawnuje w tym miejscu tu. Zobaczcie to. No wiedziałem, no przecież to jest kurwa... Dajesz brbap, bo to już ciężko patrzeć na to. Ja się dostał stana oczywiście. Brbap! Za 845, bo tutaj Magic Resist oczywiście. Czemu ja gram z tym gościem 3 razy pod rząd, albo 5 razy pod rząd, 12 razy pod rząd, jak wszyscy gracze są jeszcze w tej grze? Ja pierdolę. Wygór. Igor, idziesz. Czemu? A, niekoniecznie. Ale zamiast Aureliona. No czemu ten golem się spawnuje w takim głupim miejscu? No przecież to jest jakaś paranoja. Dajesz tego brbap. Czemu stoisz jak cep? Czemu on stał w miejscu? Ktoś mi to wytłumaczy? Z czego on dostał tego stana na 2 lata, co? Gdzie ta Morgana ult na 14 lat działało? Kiepsko. Dobra, musimy zrobić tak, zamkniemy tego golema tu. I golem się zawsze będzie spawnował tu. Tu, w tym miejscu, o Ino, tu. Okej? Okej? Tu, w tym miejscu, Ino. Rozumiem, że na przykład kombo obecnie ta Dragon Shape Shifter Wild z Shyvanem i Ordle Sorcerery? No generalnie demony... Ty się wjebał na drugą stronę planszy. Fajnie, że zablokował Aatroxa. Nie, no to jest git, naprawdę super. Dobrze, że teraz się dowiedziałem, a nie później. Jezu, Redemption. W ogóle w tej piosence był tekst Redemption, nie? A ja dostaję Redemption. Tak? Dobrze mówię? Jeszcze raz. Słuchamy. Nie mówiłem? 300 HP. Ten Spotify.
O nie, Yasuo. Oj, brbap lepiej w niego. Brbap! Nie! No jok! A nie, bo on Giama, dobra. O Jezu, jaki wpierdol. O Jezu, jaki wpierdol. No Lipton trochę. No brbab jedziesz! Ale damage wjechał, jasny gwint. Dalej, potrzebujemy upgrade na Lulu. Let's go! Brbab potrzebujemy duże. Też spory upgrade. Przy tych Veigarów, Igorów to tutaj... Ty no, Igorów to jest milion. Ale tam brbab poszedł. Dobrze, Nivia. A Nivia najlepiej. Okej, okay, okej. Okay. Weźmiemy tego jednego Igora, bo ich jest za dużo. Czemu nie słoń zamiast Yasuo? No w sumie racja. W sumie racja, no jestem idiotą. No jasne. No jasne, że tak. Trzeba było tam wcisnąć tego Swaina. Trzeba było wcisnąć tego Swaina. Racja, 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 Revo. Bardzo dobrze, dwa z minusem. Nawet chyba lepiej tak obecnie. Ty. Taką? Dwóch Igorów? Brbap! Brbap! Oj. Oj, brbap! A byłoby brbap do wora. Co się dzieje? Dwa Atroxy. Co oni w ogóle mają za ustawienia? No tego gościa z Magic Resistant to nie jesteśmy w stanie w ogóle tutaj podejść nawet. To nie jesteśmy w stanie nawet podejść tak naprawdę. Nie możemy zrobić tak. No jest ciężko, nie powiem wam. Jest ciężko w Polsce. Żyć się nie da w tym kraju. Piękny golem. No i jedziesz tam, brbap. A, brb! No tutaj teraz lepiej spalcie manę, bo...
A bo tam 200 true damage'u wjechało. Uuu. Ciężko. Ciężko w tym kroju, panie. Nic ci nie da. Sami dorobnicy. Wszystkim przeszkodzają. Czy to jest jakiś stream strike? Strite? Co? Stream strike? Straight! Panie, tam powinno być E, a nie A. Outa Afryka? Słyszę jakiś dialekt ciągle. Trochę, trochę. Z Republiki Południowej Afryki. Brbap! Ty, bo ja przegram tu. No brakło damage'u, no brakło. Trochę nie fart wam powiem. Trochę brakło. Szkoda, bo ten zekę by się przydał. Ale bida wjechała, ty. Ale bido. No wreszcie ten Kenon. O Jezu, Lulu jeszcze się podnieciłem tym Kenonem i zapomniałem o Lulu. No jedziesz brbap dalej, no brbap! Mało to brbap było. Dobrze, że Kenon coś tu jeszcze robi. Byśmy dostali pipsz do zera, by było. Byłbym zdedził. Byłbym zdedził, panie. Jest Brand. Pa 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 ra ra buru pa pa. Oj, oj, to klon jest. To może wygramy? Tylko tego brbab zrób na więcej jeden target, co? Co to się dzieje? Nikt się nie wyeliminował? Ciężar. Ty, a tych Igorów teraz nie ma, nie? Igorów, nie, Igorów nie ma. Co my możemy zrobić z tym gnojem? No i oczywiście gramy teraz na tego drugiego osia i golem się zrobi tu, nie? O, proszę, golem nie zawiódł. Ładny brbab. Ładny brbab. Dobra, wyeliminował tam się ktoś? Jeszcze wszyscy żyją. Jasny gwint. Dobra, tego słoń dam, proszę. Jest Veigor. Jest Igor jeden, no ale dwa Igory trafić... No nie ma Igorów. No nie ma Igoru. Nie ma Igoru. Teraz będzie piękny golem w lewym dolnym rogu. Wiedziałem, kurwa. Drawena tam! Pi
pięknie, jest! Ale się udało w tej Polsce, czasami coś wychodzi jednak. A Nivia jedna? No nie. Co ma za ustawienie? Pa, pa, para, para. Nie, znowu się przestawił. Ale mi porobił tej! Teraz ten brbab jedzie mi na Aniwie i będzie lipo. Liposukcja. No niestety, po ptokach. A może nie, bo ona jest tylko srebrno? Srebrno i wygrono, jest, ale ty! Srebrno, trzystą.